O, widzowie, jest nowy dzień na Palionowie. Wczoraj tata hejtera napadł na mój dom i to jest, nie wiem, to jest tak zła informacja, nie? Ja nie wiem, co ja muszę robić, wiem, że na pewno, że nie mogę tutaj dłużej zostać. Jak widzicie tam na lunecie, jak patrzę sobie, no jest rozwalone, ale udało nam się zakryć przynajmniej zejście do piwnicy, co jest bardzo, ale to bardzo ważne, ponieważ jakby on odkrył tamto miejsce i ilość TNT, które tam jest, to byśmy byli skończeni, to by był koniec, to by był koniec mój, to byłby koniec Dave'a, tak być nie może. Więc ważne, że Dave tam z nim jakoś współpracuje, dał mi informację, że muszę uciekać, więc ja nie mam zamiaru tego już, że tak powiem, podważać. Ja uciekam stąd i nie zostaję tutaj ani chwili dłużej. Kończę z tym, kończę po prostu, odchodzę stąd na czas bliżej nieokreślony, nie wiem na jak długo. Wiem, że nie mogę tutaj zostać, bo za dużo ryzykuję w ten sposób. Dobra, bierzemy łóżko, bierzemy to i opuszczamy to miejsce tak jak zostawiliśmy. A, jeszcze ta pochodnia, to mi się przyda, zawsze pochodnie, nigdy za wiele. Dobra, no i trudno, wychodzimy stąd, wychodzimy, opuszczamy Palionowo. Bardzo piękna wioska, mam nadzieję, że kiedyś tutaj wrócę, ale póki co, ja w ogóle render dystans mogę mieć większy? Nie mogę, tam już jest taka mgła, no dobra, no trudno. Opuszczam to miejsce, ale jak tak patrzę, patrzcie to. Jak tak patrzę teraz na to Palionowo, to jest naprawdę mega rozbudowane, to jest naprawdę ogromna wioska. Niesamowite. Dobra, stąd jakoś ta wioska robi wrażenie większe niż jak się tak normalnie po niej chodzi. Dobra, idziemy stąd, schodzimy, idziemy na zachód, tak jak powiedziałem, tak robię, więc idziemy w tamtą stronę. I nie mam zamiaru zbaczać z kursu, po prostu do czego dotrzemy, do tego dotrzemy, gdzie się zatrzymamy, tam się zatrzymamy i to jest jedyne co muszę... O nie, ja pamiętam tam to miejsce, aż mi się niedobrze robi, jak o tym myślę. Dobra, załóżmy sobie elytrę. Tak, żeby jak najszybciej przelecieć tą cieśninę jakąś, kurczę, jakkolwiek ona się nazywa, cieśnina Palionowa czy inaczej. Bo widzicie, ja bym to szedł 3 dni tutaj w ten sposób. A też nie chcę za bardzo marnować tych fajerwerek, bo one mi się mogą później przydać, jakby trzeba było. A nie mam ich dużo, właśnie, ich nie mam w ogóle tak naprawdę, ja mam 48 fajerwerek tylko. Ej, dobra, nie, ja muszę jeszcze, wiecie co, ja muszę chyba się jeszcze włamać tam na ten mój stragan, bo ja tam mam fajerwerki. I wydaje mi się, że powinienem tam pójść, bo 45 fajerwerek to jest zdecydowanie za mało. Skoro mam shulker boxa, to byłbym w stanie mieć troszkę więcej. Dobra, słuchajcie, ląduję tu jak najszybciej. Biorę to i zwiewam. Dobra, mamy tego sporo, więc bierzemy jak najwięcej. Bierzemy tych fajerwerek w opór, tak żeby po prostu, żeby się nikt... O nie, ja nawet nie zmieszczę tyle tutaj do shulker boxa. Dobra, biorę to. Fajerwerki są ważniejsze niż takie rzeczy. Więc bierzemy to, kobly z tą mi, tyle mi wystarczy. Dobra, i robimy tak, macie te wieśniaki. Masz to. Weźcie se to, ja biorę to, okej. Tu, fajerwerka raz, fajerwerka dwa, fajerwerka trzy. I zwiewamy stąd, bo ja tu nie mogę dłużej przebywać. Bo jak mnie tu by ten tata hejtera zobaczy, to jest dla mnie koniec, nie? Ale chwilowo go nigdzie nie widziałem, więc chyba sobie gdzieś poszedł. I mamy chwilę spokoju, dobra, więc lecimy. Myślałem, że ktoś do mnie wszedł do pokoju. Tak mi stuknęły drzwi. Już się bałem, że to tata hejtera, nie? Bo był niezły przypał, jakby mi w prawdziwym życiu wszedł do chaty. Dobra, lecimy tam. Zwiewamy stąd i teraz tak jak powiedziałem, nie mogę i tak mimo wszystko, mimo tego, że mam dużo tych fajerwerek teraz, nie mogę ich marnować. Muszę sobie je O, dobra, to jest jakaś wioska. Czy ja bym się chciał zatrzymywać w tej wiosce? Czy to jest dobry pomysł? Tam są w ogóle jakieś bloki, tu już ktoś był kiedyś. Ale nie, to jest za blisko Palionowa, nie mogę być tak blisko, muszę pójść gdzieś dalej. Bo to jest, wiecie, to jest zdecydowanie za blisko. To musimy pójść gdzieś... O dobra, tu jest coś kolejnego, jakaś górka. Ja muszę znaleźć jakąś taką dolinę, jakieś takie miejsce, w którym będę mógł zostać na dłużej, wiecie. Tak, żebym po prostu rozbił sobie obóz jakiś taki elegancki. Taki, żeby móc tam przeżyć jak najdłużej. I żeby mi tam niczego nie brakowało, więc tutaj... Tu jest lipa, no na zimie, zimowy biom jest dobry. Zimowy biom jest średni dosyć, ja nie lubię zimowego biomu, bo jest zimno. I ogólnie, o dobra, a tam polecimy? Dobra, tutaj jest jakiś pagórek ciekawy. Może tu, na nim? A tam są bagna. Bagna też git. Bagna by były spoko chyba. Chociaż nie wiem, może na szczycie góry? O kurczę, jakie tu są góry! Ej, dobra, a może na szczycie takiej góry? Tylko za każdy raz, jak będę tam chciał wlecieć, to będę potrzebował fajerwerek. To będę musiał za każdym razem z nich korzystać, a nie mamy ich dużo. Znaczy, mamy ich dużo jeszcze, ale wiecie, to nigdy nie wiadomo, nie? Dobra, czekajcie, polećmy jeszcze dalej, zobaczymy, może to coś będzie. Tu jest więcej bagien. Tam jest świerkowe, o dobra, świerkowy las. Dobra, no świerkowy las jest w miarę git w sumie. Mógłby pasować, tu jest morze, czy tu jest morze, czy ja naprawdę dotarłem aż tak daleko, że tu jest jakieś morze teraz. Jest tu jakaś łódka, ciekawe czy splądrowana, ciekawe czy ktoś już tu był, na pewno ktoś tu był już. Tylko nawet nie wiem kto, dobra, ale polećmy tu. Ja nie chcę aż tak daleko lecieć, żeby aż za morze. Dobra, tu jest góra, to jest ta góra, na której musimy się Dobra, trudno, osiedlam się na górze. Ale ta góra do mnie przemawia, nie? Stoi taka jedna wielka góra. Przypomina mi trochę górę w Gibraltarze.
Ale dobra, wylećmy tu na górę i zobaczmy, jaki tu jest widok z tego. Tu jest w ogóle jakaś... A nie, dobra, myślę, że to jest budowla, dobra, nieważne. Dobra, stoimy tu i mamy tutaj dobry wgląd. Dobra, tu musimy się rozbić, na tej górze, na górze tego miejsca, więc uwaga, rozstawiamy tak, tu łóżko, elegancko, dajemy sobie shulker boxa w tym miejscu jakoś tu, dajmy sobie, nie wiem, rozwalmy to. Dajemy sobie shulker boxa, to też rozwalmy. To, dobra, rozwalmy to całe w ogóle, to może nam się przydać jakoś do rozbudowania tutaj czegoś, fajnie. Zabierzmy też to, bo widzę, że to dobra, to nam posłuży za taką... Dobra, wiemy, zbudujemy sobie taką, jakby to powiedzieć, taką taką opuszczoną, jakby taki opuszczony domek trochę na szczycie tego wszystkiego. Tylko potrzebowałbym więcej dirta, więc czekajcie, ogarnijmy sobie tego dirta trochę. Zejdziemy niżej, zabierzmy trochę tego jeszcze, bo to jest fajny blok. Więc jak już tutaj jesteśmy, to sobie coś takiego zbudujemy. Bierzemy to, okej, okay. Bierzemy tu. Raz, dwa, trzy. Dobra, w ten sposób będziemy tutaj bezpieczni. Dobra, i teraz tak, jeszcze potrzebuję dirta trochę, więc zbierzmy go. Pyk. Dobra, bierzemy dirta, ile wlezie. Dobra, tak. Potrzebuję go trochę tylko, tak naprawdę, ale to trochę może się okazać całkiem sporo. Więc weźmy tyle, ile się da. Zamurujmy to teraz, żeby tu nie było widać tej dziury. Tutaj też widać ją, ale już nie widać. Dobra, jest git. Jest git, wracamy z powrotem, tu jeszcze widać dziurę. Więc zamurujmy to tak, ok, 38 powinno mi starczyć, bo ja chcę po prostu przedłużyć tą platformę tutaj lekko. I tu widzę, że jest jeszcze ten blok, dobra, musimy go skopać, on mi się przyda, z niego będzie fajna budowla, czuję to, ja już mam na to wizję. Więc zabierzmy to, pyk, pyk, dobra. I teraz tak, musimy to przedłużyć, dobra, elegancko, tu. Dobra, raz, dwa, trzy. Dobra, przedłużmy to na razie tak, w ten sposób. Później będę się zajmował tym, żeby to na dole przedłużyć jakoś. I z tej strony jestem w stanie... O kurczę, tu jest niezły spad. Dobra, zróbmy tak, tak. Tak, 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 tak. Dobra, coś takiego, jeszcze dwie mi zostały. Dobra, jest git. I teraz robimy tak. Trzeba zrobić... Zaznaczyć krawędzie, więc krawędzie będą w ten sposób. To jest nasz dom. W takich wielkościach... Ej, to on będzie bardzo mały. On będzie bardzo mały, dobra, to trzeba zrobić tak. Tu i tak nie potrzebujemy nic więcej za tym. Zróbmy coś takiego. I zróbmy tak, że niech to dojdzie do krawędzi. Niech to dojdzie do krawędzi i to będzie git. Dobra, i teraz tak, trzeba to zrobić jak najbardziej na odwal, żeby to miało, żeby to jakoś wyglądało. Jak już mamy w tym mieszkać, to niech to jakoś wygląda. Dobra, bierzemy to. I teraz na zmianę to trzeba zrobić z shulker boxem i tutaj z tym cobblestone'em. Dobra, robimy tak. I w ten sposób zrobimy fajny design tego. Dobra, raz, dwa, trzy, tu, okej, okay. Tak, dobra, i teraz zróbmy coś takiego. Dobra, i teraz, i tak samo tu, troszkę wyżej. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, i teraz to wypełniamy tym. No i fajne będziemy mieli chaty, nie wiem, czy mi starczy tego wszystkiego, najwyżej będzie trzeba tego trochę dokopać. Ale wydaje mi się, że powinno starczyć, bo tak, zrobimy jeszcze jedno piętro tego. Pyk, pyk, pyk. Dobra, tu, 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 tu. Dobra. W ten sposób tak na odwal, bo wtedy to wygląda najlepiej. Dobra, tu. O, tutaj miałem dać nie te. Dobra, zróbmy tak. Tak, tak. Dobra, tak, tak. Tak i tak. Dobra, mamy to. Jest świetnie. I teraz musimy zrobić jakoś dach, więc dach zrobimy w ogóle z... potrzebuję crafting, potrzebuję piec. Dobra, i teraz tak. Weźmy crafting, damy sobie tu, piec damy sobie tu i robimy z tego pyk, jak najwięcej takiego czegoś. No i teraz musimy zrobić daszek, więc robimy daszek. Nie wiem, czy mi starczy, czuję, że nie, więc zrobię na razie krawędzie dookoła. Dobra, coś takiego, chociaż może starczy? Nie, nie starczy na pewno, 3 razy 5 to na pewno nie starczy. A, idealnie mi starczyło, co jest grane, dobra. Teraz tak, rozwalamy to. Bo tu będziemy mieli jedno okno, tutaj będziemy mieli drzwi. Z tego miejsca wyjdziemy i zrobimy sobie schody na dół. Tu zróbmy sobie również okno. Dobra, i tu zróbmy sobie okno, żeby mieć tak, no jak najwięcej, wiecie, jak najwięcej wglądu w świat, że tak to wiemy. Dobra, jest elegancko. Bierzemy shulker boxa, shulker boxa możemy ustawić w tym miejscu. Dobra, elegancko, to łóżko niech będzie może tak. I tego shulker boxa w takim razie możemy dać tu. Niech sobie, albo nie, jeszcze raz, wszystko od nowa, to trzeba dobrze zaplanować. Niech jest tak, wchodzimy sobie do środka i shulker box musi być pod ręką. Mamy crafting, mamy piec, mamy łóżko, które było fajnie tutaj, niech to tak jest.
Łódeczkę możemy sobie zostawić tu, żeby sobie móc do niej wsiąść. Nie wiem, jak się stoi póki co. Odłóżmy do. O, weźmy te skrzynki. Weźmy skrzynki i skrzynkę zrobimy tutaj. Tego już. Ale nie, otworzę, bo to jest tak zrobione. Dobra. Więc tu musimy się rozbić. Dobra, odkładamy te rzeczy. Jest git. Aha, jeszcze mogę tu odłożyć to. To, no i super. No i tu muszę zostać teraz, nie wiem jak długo tak naprawdę, ale muszę tutaj zostać, bo to jest tak naprawdę jedyne miejsce, w którym mogę się póki co czuć bezpieczny. Mamy piękny wgląd w to, jak zachodzi słońce. No a stąd to drzewo mi tu przeszkadza. To drzewo się trzeba go pozbyć, bo tu będę widział lepiej w stronę Palionowa. Więc potrzebujemy tego wglądu. Jakby ktoś do mnie leciał, muszę go zobaczyć jak najszybciej. Więc rozwalamy to drzewo, to sobie zniknie. No i stąd mamy elegancki wgląd. W sumie można by było zrobić tutaj wyjście. Coś takiego. Rozwalmy to. I w tym miejscu jakby się tutaj zrobiło jakoś, wiecie, jakieś takie, jakąś taką jakby barierkę, jeśli tak to można nazwać. Wiecie o co chodzi. Czujemy więcej dirta, czy ja mam trochę dirta? Mam trochę tego dirta, więc zróbmy tak, tak. Teraz tu pyk, pyk, pyk. Dobra, i to mi wystarczy w zupełności, bo zabierzemy sobie jeszcze ten blok. To drzewo sobie posadzimy. Dobra, wiem, to trzeba posadzić tutaj gdzieś. Więc, dobra, musimy to przedłużyć, potrzebuję więcej dirta. Więc zabierzmy stąd. Dobra, mam taką opatę, że ja tutaj wykopię wszystko, całą tą górę byłbym w stanie skopać, chwila, moment. Dobra, zabierzmy to, pyk, okej. Teraz tak, to i teraz tu, pyk. Niech sobie to tutaj rośnie. A my zrobimy sobie tutaj w tym momencie jeszcze szybko patyków trochę. Robimy tak, 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 dobra, tak, pyk, patyki, pyk. Świetnie, pyk, pyk, pyk. Dobra, tyle starczy nam. Dobra, bierzemy to i teraz zróbmy tak, 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 tak. Jest świetnie. Tu możemy zrobić takie coś. Tu jest wyjście do naszego drzewa, które nam kiedyś urośnie, mam nadzieję. A możemy to nawet poszerzyć tutaj o tyle, żeby ta sadzonka nie była tu dokładnie, tylko żeby sobie ją zasadzić tu. Dobra, no i mamy to jakoś, mamy to zrobione, tutaj jakoś możemy sobie to teraz oświetlić, więc oświetlmy sobie nad łóżkiem, żeby to coś było. Tu z tej strony, na zewnątrz nie będę oświetlał, oświetlmy tu, a i drzwi byśmy potrzebowali. Nie mam w ogóle, nie mam, mam drewno, tu mam drewno, dobra, zróbmy sobie drzwi w takim razie zwykłe, tradycyjne. Więc robimy tak, drzwi tutaj, raz, dwa, pyk, pyk, mamy zrobione drzwi. No i z tej strony nie potrzebuję drzwi. Dobra, mamy wgląd i słuchajcie, tak wygląda moja baza, nie? No i tutaj muszę teraz spędzić czas i to jest miejsce, na które jestem skazany, no ale dobra. No nic. Musiałem uciekać z Palionowa.